Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, czwartym już podcaście na moim kanale, a dziś z nami jest Arcydelikatna. Cześć! Na początek mam dla Ciebie takie pytanie, jakbyś mogła powiedzieć, czym jest dysplazja włóknisto-mięśniowa, z którą się mierzysz od dawna, kiedy to się pojawiło i jakie ma to takie najgorsze konsekwencje? Generalnie dysplazja włóknisto-mięśniowa polega na tym, że mam zwężone tętnice po prostu w organizmie. Zaczęło się od wykrycia pierwszej zwężonej tętnicy nerkowej. Była to tętnica przy lewej nerce, a następnie wykryto mi po długim, długim czasie, że ta tętnica nie jest jedyną tętnicą zwężoną, o której myśleli lekarze. I dodatkowo doszło do zamknięcia się niestety tętnicy kreskowej głównej i pnia trzewnego, czyli zabału, inaczej mówiąc. Przez to zwężenie stała się martwica jelita cienkiego. No i niestety doszło do tego, że musieli mi usunąć jelito cienkie, bo zrobiło się martwe. W tym momencie jestem na żywieniach pozajelitowym od 2014 roku i tak sobie żyję na tym żywieniu pozajelitowym. Nie jest to jakoś bardzo ciężkie. Na początku myślałam, że to będzie mój koniec świata, że i Matko Bosko, jak ja z tym będę żyła. Ale po kilku latach już myślę, że to jest najmniejszy problem z moją chorobą. A większy problem jest z tym, że przez tą chorobę dysplazję włóknisto-mięśniową mam zwężoną tętnicę szyjną i pozwężone naczynia w głowie. I to było przyczyną moich udarów niestety mózgu. I no, cały czas potrafię dostawać te udary, mikroudary na szczęście, które nie wpływają negatywnie już na mój mózg. Właśnie o to miałem pytać się. Czym się różni taki mikroudar od takiego normalnego udaru? Mikroudar po prostu snu potrafi się wytworzyć. Ja nie odczuwam ani mój mózg żadnych negatywnych skutków po tym mikroudarze. Jakby po prostu jest i tyle, był i tyle. Jakby w żadnym stopniu uszkadzające mój mózg. A szczerze mówiąc, to w ogóle od Ciebie pierwszy raz w życiu usłyszałem o tej chorobie. Czy ona jest tak rzadka, czy ona po prostu jest mało popularna i się o niej mało mówi? Nie, to jest rzadka choroba. Ja jestem w programie Arkadia Pol w Instytucie Kardiologii. Tą chorobę badają w Szwecji, w Belgii, w Niemczech i w wielu innych państwach, o których na pewno nie wiem. Ale no, profesor Januszewicz z Instytutu Kardiologii jest jakby, prowadzi ten rejestr cały i no ta choroba nie jest uleczalna w żadnym stopniu, tylko po prostu jest diagnozowana i jakby mało wiedzą o tej chorobie, skąd się bierze, nie wiedzą do końca, czy to jest genetyczna choroba, czy to po prostu jakieś uszkodzenia płodu podczas ciąży doszło, no nie wiadomo jeszcze. Na szczęście cały czas nauka idzie do przodu, więc pewnie w następnych dziesięcioleciach się dowiemy. Natomiast wiem, że też masz psychiczne przypadłości, zresztą tak jak i ja. I mam tutaj takie pytanie, czy borderline, nerwica lękowa i zespół stresu pourazowego to jest coś, co jest następstwem tej traumy właśnie, która się u Ciebie wydarzyła w związku z tą dysplazją włóknisto-mięśniową, czy to jest jakby osobna rzecz, która pojawiła się może z innego powodu? Znaczy się średnio tak, nie powiedziałabym, że tylko to jest przyczyną, ale myślę, że to miało duży wydźwięk w moim życiu i na pewno jeżeli chodzi o stres pourazowy, to jasne, że tak, to najbardziej odbiło piętno w moim życiu. I nerwica lękowa, która po prostu jest moim zdaniem następstwem tego, że też mam te zaburzenia osobowości. A jeśli chodzi o zaburzenie osobowości borderline, to jakie u Ciebie są takie najbardziej dokuczliwe albo takie najbardziej odznaczające się objawy? Bo na przykład u mnie
To jest cały czas potężny roller coaster emocjonalny, od największego smutku po ogromną euforię. Jest to też przykład, problem z określeniem siebie, chodzi o tożsamość płciową. Jest to też na przykład podejmowanie, żeby to tak podręcznikowo brzmiało, ryzykownych zachowań różnych, jak wchodzenie w uzależnienia. Jest to także odrealnienie od rzeczywistości i stany lękowe. A jak to wygląda u ciebie? U mnie to wygląda tak, no faktycznie wcześniej miałam jakby takie niepewność seksualną co do tego, czy w ogóle kobiety, czy mężczyzn do końca, ale jakby po przekonaniu się w trakcie swojego życia i rozwijania się, jestem pewna, że wolę mężczyzn, chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby na przykład współżyć z kobietą, chociaż aczkolwiek w sumie wolę tworzyć związek z mężczyzną. Czyli jednak mogłabyś określić siebie jako osobę biseksualną, ale bardziej w stronę hetero. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o to, to na pewno próbowałaś podjąć leczenie w związku z tym, więc jeżeli chodzi o psychoterapię i farmakoterapię, która z nich bardziej ci pomogła, jeżeli z obydwu skorzystałaś? Zdecydowanie leki. One mnie po prostu wyciszyły. Pomagają mi na pewno z emocjami. Nadal mam emocje i potrafię się popłakać i mieć atak lękowy, ale to jest naprawdę w mniejszym stopniu. To nie jest tak dokuczliwe na tyle, że już po prostu nie daję sobie z tym rady, tylko sobie z tym radzę. Jakiś czas temu w ogóle zaczęłaś być bardziej aktywna w social mediach. Założyłaś TikToka, który w bardzo szybkim czasie zyskał popularność. Obecnie jest to, zdaje się, ponad 3000 obserwujących. Tak. Czy to właśnie jest też pomaga ci z tym wszystkim w walce właśnie z chorobą, żeby pokazywać światu, jak to wygląda? Czy pojawiają się też różne problemy w związku z tym, bo chyba od ciebie kiedyś słyszałem, że tej popularności rosnącej trochę się obawiasz. No z pewnością może być to przytłaczające. Generalnie mam duże wsparcie od strony mojego partnera, narzeczonego w sumie, ale szczerze mówiąc, dość mocno się tym przejmuję i niektóre osoby po prostu zbyt bardzo chcą być blisko mnie i chcą za bardzo angażować się w moje życie, co trochę jest właśnie przytłaczające, ale staram się wyznaczać granice powolutku. No nie jest to tak łatwe dla mnie, bo na pewno stresowałam się na początku wszystkich nagrań, filmików i publikacji i tego odzewu od ludzi. Ale odzew bardzo pozytywny był i teraz myślę, że to był krok w dobrą stronę i jakby czuję się przez to nie zamknięta do końca w domu i mam kontakt jakby z tymi ludźmi i że jednak ci ludzie nie są tacy źli, jak myślałam. Na pewno większość ludzi jednak ma dobre serce, ale myślę, że każda osoba, która staje się popularna, musi jakoś mierzyć się z tym, że część pojawia się tak zwanych psychofanów, osób, które na siłę chcą zaistnieć w ich życiu, może jakoś podpiąć się pod nich i też zdobyć popularność albo mieć osiągnięcie, że właśnie rozmawiają z jakąś gwiazdą. I właśnie tu asertywność jest bardzo potrzebna, bo po prostu nie możemy w życiu być dla wszystkich, bo jeżeli my w życiu cały czas będziemy dla innych i dosłownie każdej osobie, która chce z nami wejść w interakcję, odpowiemy, odpiszemy, pomożemy jej, to tak naprawdę my wtedy w tym wszystkim utracimy siebie, myślę. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, dlatego przestałam odpisywać na wszystkie komentarze, bo po prostu było ich tyle, że nie byłam w stanie każdemu człowiekowi odpowiedzieć na każdy komentarz. Po prostu daję serduszka i tyle. I mam nadzieję, że na tyle wdzięczne, że polubienie przeze mnie komentarza wystarczy tej osobie. Nie chcę, żebym się stała jakąś gwiazdą na tyle, że będę wredna czy coś i będę sobie wyobrażała nie wiadomo co. Nigdy się nie wywyższałam wśród innych osób i staram się stawiać człowieka na równi ze mną, a nie, że jestem tutaj ponad nim.
A powiedz może, ile leków dziennie przyjmujesz obecnie? O matko, no przynajmniej bym powiedziała 10 tabletek dziennie, to jest tak około. Czasami jest to mniej, czasami więcej, zależy czy mam bóle głowy czy nie, bo no uderzy, no niestety są te bóle głowy związane z tym, że no mój układ nerwowy no nie dostał, no w kość po prostu dostał, bym powiedziała. I no mózg czasem jest mój bardzo przebodźcowany ze związku z tym, że dość długo spędzam czasami na telefonie czasu, bo jednak no, staram się być aktywna w tym internecie i robić cokolwiek, żeby podbić tą moją popularność, bym powiedziała. Ale na tak zwany chłopski rozum wydaje się, że 10 tabletek dziennie to już jest konkretne obciążenie dla wątroby i nie tylko. Czy faktycznie tak jest, czy może te leki teraz są z tak niską toksycznością, że nie wyrządza to poważnych szkód organizmowi w dłuższym Właśnie czasie? co do wątroby. Ja biorę leki właśnie na wątrobę, bo mam stłuszczenie wątroby niestety poprzez żywienie pozajelitowe, bo to uszkadza. Taka ilość tłuszczy, którą dostaję w tak krótkim czasie, że no niestety się to wiąże z różnymi objawami wątroby, ale biorę leki po to, żeby jakby o tą wątrobę zadbać. I żeby było w porządku po prostu. No, tak muszę dbać, witaminy muszę dodatkowo brać, na przykład witaminę D3 muszę suplementować oraz magnez, bo moje jelito nie przyswaja naturalnie magnezu. Czy może po prostu kalcjum, tak zwany bagnie. I na koniec chciałem zapytać się o twoje hobby, bo już trochę się znamy, a tak naprawdę dokładnie nie wiem, jakie one są. Wiem, że lubisz niektóre gry, wiem, że nawet chodziłaś na chyba imprezę związaną z grami, możesz mi przypomnieć, jak ona się nazywa, gdzie były na przykład cosplaye. Tak, Perkon. dokładnie, więc możesz powiedzieć o swoich hobby, które na pewno są też czasami u ciebie taką ucieczką od tej rzeczywistości, ale też czymś wspaniałym. No, generalnie lubię sobie pograć w gry. Niewiele mogę jakby grać, bo jednak moja sprawność ruchowa jest ograniczona, a czasami potrzeba do tego szybkiego refleksu i podejmowanie szybkich decyzji w trakcie gry, ale no szczerze mówiąc, lubię takie gry spokojne, typu Avion. Jest to gra, która po prostu tworzy swoją postać. Możesz być czarodziejem, możesz być łowcą, z jakimś tam strzelnikiem, zbierać jakieś różne przedmioty, rozbudować swoją postać. Taka bardziej to jest gra, bym powiedziała, typu może Simsy, nie do końca, bo ciężko to porównać, bo nie jest to grafika taka rozbudowana i na Simsy pewno. są nudniejsze. Ja Simsów, szczerze mówiąc, nie przypadam, Ja tak jestem samo. inną. Mnie to nudzi, na przykład próbowałam jakby żyć z tymi Simsami w takim kontekście, że zrobiłam sobie dom i tak dalej. Po chwilę pograłam. I jakby to jest strasznie monotonne i nudzące. Ja lubię, jak coś się dzieje, jak idziesz do przodu i rozbudowujesz swoją postać i masz jakieś cele i te cele nie są jakby, że sobie samemu narzucasz, tylko te cele są odgórnie wyznaczone. I na koniec jeszcze zwrócę się do widzów. Asia jakiś czas temu założyła zbiórkę, gdzie wpłacenie na tą zbiórkę może znacznie pomóc jej właśnie z tym, z czym się mierzy. Tam możesz opisać nawet o co w tym chodzi, bo chciałem dać to do Generalnie opisu. zbiórka jest założona w celu wyjazdu na rehabilitację. Niestety nasz polski NFZ i TFRON no, nie dofinansowuje osób niepełnosprawnych tyle, ile potrzebują tak naprawdę funduszy, a ceny funduszów rehabilitacyjnych przekraczają po prostu moje możliwości i to,
ile potrafię wpłacić Patreon. Jeśli ktoś z Was jest w stanie pomóc choćby małą kwotą, to jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja Ci też bardzo dziękuję, Asia, za to, że zdecydowałaś się na tą rozmowę i wszystkiego dobrego. Powodzenia.